Ojcze Józefie, na myśl przychodzą mi takie słowa z Ewangelii, że wszyscy, którzy przychodzili do Niego, wszyscy, którzy przychodzili do Jezusa, znajdowali uzdrowienie ze swoich chorób, ze swoich dolegliwości, albo inne słowa, uzdrawiał wszystkich, którzy do Niego przychodzili. Może nie jest to dosłowny cytat, ale wydaje mi się, że jest parafraza. Ojcze, czy to jest przeszłość, czy Jezus dzisiaj także ma moc uzdrowić i uwolnić? Jeśli wierzymy, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, a Bóg się nie zmienia, bo gdyby się zmieniał, to nie byłby Bogiem, więc jeśli wierzymy, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, a Bóg się nie zmienia, to Jezus się nie zmienił. Jest wciąż ten sam. Autor listu do Hebrajczyków pisze, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. A zatem, skoro wszystkich uzdrawiał, skoro uzdrawiał tych, którzy do Niego przychodzili, dziś czyni dokładnie to samo. Bo uzdrowienie to nie tyle łaska, którą Bóg daje człowiekowi, który jest w potrzebie, ile raczej uzdrowienie wskazuje na to, kim Bóg jest. Bóg jest uzdrowieniem. Więc przyjście do Boga, przyjście do Jezusa jest tak naprawdę wejście w taką przestrzeń uzdrowienia, której źródłem jest Bóg. Czyli, Ojcze, są jakieś warunki, klucze, takie, które trzeba spełnić, żeby zostać uzdrowionym, czy nie ma warunków? Tak, po ludzku moglibyśmy podać wiele, wiele warunków. Trzeba być w stanie łaski uświęcającej, trzeba przebaczyć, trzeba wierzyć, ale z punktu widzenia Pana Boga nie ma żadnych warunków. Jezus powiedział w Ewangelii świętego Mateusza: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Więc nie ma żadnych warunków. Trzeba po prostu przyjść. Jeśli nawet nie mam wiary, to wiara rodzi się w spotkaniu z Bogiem, w spotkaniu ze Słowem Bożym, a Bóg mówi do człowieka wciąż i nieustannie. Więc jeśli nie mam wiary, a przyjdę do Boga, to ta wiara pod wpływem Słowa, jakie Bóg kieruje do mnie, zrodzi się we mnie. To jeśli nawet niewierzący, doświadczając ogromu miłości Bożej i uzdrowienia, po przyjściu do Jezusa, rośnie w tej wierze, to zastanawiam się, cóż dzieje się z osobą wierzącą, która przychodzi do Jezusa, chce doświadczyć uzdrowienia, a jednak napotyka na jakieś trudności. Wiesz, Tomek, to jest tak, że niewierzącemu jest łatwiej doświadczyć uzdrowienia, bo nie ma żadnych schematów. Jak jest w potrzebie, to on ufa. Kiedyś do Polski przyjeżdżał taki charyzmatyk z Indii i opowiadał, że kiedy on sprawował mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie na przykład w Indiach, czy w któryś tam z krajów muzułmańskich, czy też prowadził rekolekcje, to gromadziły się tłumy i bardzo dużo niewierzących, muzułmanów, hindusów, brał udział w tych spotkaniach. I dla nich Jego słowa, Jezus uzdrawia, były tak niezwykłe, że ci ludzie wierzyli bardzo tym słowom. Oni chwytali się tych słów jak tonące brzytwy i wracali do zdrowia. Z katolikami było trudniej, bo katolicy przyzwyczaili się do Jezusa, który na spotkaniach modlitewnych, czy niedzielnym przy świętej, czy nawet na rekolekcjach nie czyni żadnych znaków i cudów. Po prostu katolicy nie oczekują od Jezusa uzdrowienia czy uwolnienia. Tak są przyzwyczajeni, że wydaje im się, że to jest niemożliwe. I tu mi się przypomina taka scena z Nazaretu, kiedy Jezus przyszedł do swojego miasta rodzinnego, do Nazaretu, no i w synagodze nauczając, ci, którzy tam się zebrali, dziwili się, skąd u Niego takie słowa, taka moc i cuda, które się dzieją przez Jego ręce, i powątpiewali o Nim. Nie mogli uwierzyć, że Ten, który
wzrastał między nimi, którego znali od dzieciństwa, może czynić takie rzeczy. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu z powodu ich niedowiarstwa. I ewangelista zanotował, że Jezus dziwił się ich niedowiarstwu, że nie mogli uwierzyć. I nam, katolikom, grozi dokładnie tak samo, że to przyzwyczajenie się do Jezusa eucharystycznego może sprawić, że nie będziemy Mu ufać, czyli wierzyć, bo wiara to zaufanie, ufać, że On może coś dla nas zrobić, że może nas uzdrowić czy uwolnić. I z tym mamy problem. Po prostu nie wierzymy. Poza tym, spotykając się z Jezusem, nie oczekujemy uzdrowienia. Nie oczekujemy uwolnienia. Oczywiście mamy jakieś intencje, prośby, ale nie ma oczekiwania, bo oczekiwanie to pewność, że otrzymam coś od osoby, z którą się spotykam. Jak to naprawić, Ojcze, jeżeli mówimy o wierzących, jeżeli mówimy o katolikach, no i o tej pułapce, o której Ojciec przed chwilą powiedział, zastanawiam się, jaka jest droga wyjścia z tego. Jak mamy patrzeć na Jezusa, jak mamy zdobywać tą wiarę, jak ją kształtować, żeby działy się w naszym życiu cuda, o których mówi Ewangelia. Kiedy był tłumaczony Stary Testament, to przetłumaczono słowo z hebrajskiego wiara jako zaufanie. Dlatego w Piśmie Świętym Starego Testamentu spotkamy się bardzo często z tym słowem. Zaufaj, zaufaj Panu. On sam będzie działał. Czy ci, którzy ufają Panu, odzyskują siły. Natomiast gdy tłumaczono Nowy Testament, to samo słowo przetłumaczono jako wiara. I stąd jest dla nas problem, co to znaczy wierzyć. A skoro wiara jest zaufaniem, to ona nie zrodzi się po jednym spotkaniu. No, nie można komuś zaufać po pierwszym spotkaniu. Trzeba z osobą się spotykać, trzeba ją poznawać, spędzać czas i mieć jakąś relację. Bo jeśli mam relację z daną osobą, na przykład przyjacielską, to też jest jej zaufanie i wtedy ufam. Mogę na tej osobie polegać, mogę jej zaufać. I spotkanie z Bogiem wymaga właśnie zaufania. Nie tyle modlitwa, którą wypowiadam, przyczynia się do zaufania, ile spotkanie. Spotkanie serca mojego z sercem Boga. Ja Go poznaję. Mało tego, każde takie spotkanie z Bogiem, które dokonuje się czy w Eucharystii, czy w Biblii, kiedy czytam Słowo Boże, pomaga mi odkrywać Boże obietnice. A one są decydujące, jak chodzi o zaufanie. Ja, żeby powrócić do zdrowia, muszę znać Boże serce. Muszę wiedzieć, jakie są obietnice Pana Boga, jaka jest wola Boża odnośnie mojego życia, mojego zdrowia, co Bóg pragnie ode mnie. Muszę to znać. Jeśli tego nie znam, to nie będę ufał, nie będę wierzył. I teraz, jeżeli ja poznaję Boga i poznaję Jego obietnice, ufam Jemu i na przykład jedna z obietnic mówi o to, uzdrowię Ciebie, to już nie mam wątpliwości, czy uzdrowienie jest wolą Bożą, czy nie. Bo jest to obietnica. A jak pisze Święty Paweł w liście do Koryntian, ile obietnic Bożych, wszystkie są na tak w Jezusie Chrystusie. Na tak, czyli jeśli jestem chory i jest obietnica Boża o to uzdrowienie Ciebie, to dla mnie ta obietnica jest na tak, nie na nie. Bóg mówi tak, chcę uzdrowić Cię, tak. Ja powiem osobiście też, cieszyłbym się bardzo, gdybym dzisiaj widział takie poruszenie w Kościele, takie działanie w Kościele potężne mocy Bożej, która by przywracała głuchym słuch, niewidomym wzrok, chromym możliwość chodzenia. Wydaje mi się, że jakąś wiarę mam, a jednak często nie widzę takich przejawów mocy. Pytam się, co jest nie tak? Bo wiesz, wiara nie wzrasta z dnia na dzień.
Jezus porównał wiarę do ziarenka gorczycy. Ono jest najmniejsze ze wszystkich nasion, ale wsiane w ziemi, ono wzrasta. I to nie jest z dnia na dzień. Ono wymaga jakiegoś czasu, zanim stanie się drzewem. I tak samo i wiara. My otrzymujemy wiarę na Chrzcie Świętej. Musimy ją pielęgnować, musimy ją rozwijać, musimy ją umacniać. Jednym z takich elementów, które umacniają wiarę, są trudności życiowe, w których uczę się ufać, czyli wierzyć. Bez tych trudności nie nauczę się. Więc kiedy one się pojawiają, w moim sercu powinna pojawić się od razu wdzięczność. Panie Boże, dziękuję Ci, że dopuszczasz tę sytuację dla wzmocnienia mojej wiary. Teraz mogę sprawdzić, na ile ja Ci ufam i wierzę, bo inaczej nie będę wiedział, czy Ci ufam, czy Ci nie, czy w Ciebie wierzę. Weźmy na przykład nasionko bambusa. Gdzieś tam wyczytałem, że to nasionko przez 5 lat leży w ziemi. Dopiero 5. roku ono wypuszcza korzenie, w ciągu kilku tygodni wyrasta bambus, ale przez 5 lat leży w ziemi i nie widać, czy ono się rozwija, czy nie, czy puszcza korzenie, czy nie. Ktoś, kto jest niecierpliwy, by zwątpił, by powiedział, no nie ma sensu. Jaki jest sens czekać 5 lat? Ale ten, kto jest cierpliwy, zobaczy, jak ten bambus rośnie w ciągu kilku tygodni. Wyrasta do normalnych rozmiarów. Tak samo rolnik, który sieje ziarno pszenicy, no nie idzie następnego dnia i nie patrzy, czy rośnie. No, wymaga to cierpliwości, zaufania. Zaufania do gleby, zaufania też do Boga, że da deszcz w odpowiednim czasie. No i mniej więcej wiem, parę miesięcy i pojawi się źdźbło, pojawi się kłos, pojawi się ziarno. To jaka powinna być postawa nas, którzy jako wierzący modlimy się za innych, mając nadzieję, że ci odzyskają zdrowie, ale nie widzimy rezultatów tej modlitwy? Widzisz, Tomek, to jest tak, że Pan Jezus nie powiedział, módlcie się za chorych, tylko uzdrawiajcie chorych, a to jest różnica. I my często modlimy się za chorych, oczywiście, bo łatwiej jest modlić się. Nie widzę rezultatów, Panie Boże, widocznie Twoja wola jest inna. Ale Bóg mówi, ja powiedziałem, uzdrawiaj chorych, w imię moje, kładź ręce. Jeśli masz wiarę, połóż ręce, nic nie musisz mówić. Połóż ręce na chorych, ci odzyskają zdrowie. Tym, którzy wierzą, będą towarzyszyć znaki. Jak wejść na ten poziom? I znowu, zaufanie, budowanie relacji z Jezusem. Trzeba Go znać, jakie On ma serce. Warto czytać Ewangelię i poznawać Jezusa, który szedł tam, gdzie ludzie byli chorzy, gdzie ludzie byli w potrzebie. On nie uciekał, oczywiście jak był zmęczony, szedł na miejsce pustynne, żeby odpocząć, ale kiedy zobaczył tłum, który czekał na Niego, rezygnował z odpoczynku. Litował się nad nimi i okazywał im swoje miłosierdzie. I teraz, jeżeli ja poznaję Jezusa, ja widzę, że On nie minął ani jednego chorego. On w spotkaniu z chorym reagował bardzo szybko. Przepędzał chorobę, uzdrawiał. Weźmy na przykład te uzdrowienia, jakie Jezus dokonywał w synagodze. I to w szabat. Przeciwnicy Jezusa robili wszystko, żeby mieć podstawę do oskarżenia Go. Jezus o tym wiedział. I w szabat nie musiał uzdrawiać. Mógł powiedzieć na przykład tej chorej kobiecie, która była pochylona, którą szatan 18 lat trzymał na uwięzi, czy temu człowiekowi, który miał niedowład ręki, uschłą rękę, czy temu, który chorował na wodną puklinę. Słuchajcie, szabat kończy się po zachodzie słońca. Przyjdźcie wtedy, ja was uzdrowię. Nie będę prowokował swoich przeciwników, żeby nie mieli
jakichś argumentów do oskarżenia. Trudno mi sobie wyobrazić takiego legalistycznego Jezusa. A właśnie, a on, nieważne, on wiedział, że będzie oskarżony. Liczył się człowiek. W języku oryginalnym, nie pamiętam jak to słowo dokładnie brzmi, ale przetłumaczone na język polski, wzruszył się. Ma też inne znaczenie, nie? Był oburzony, był wkurzony, był tak wewnętrznie poruszony, że po prostu nie mógł znieść tego, co szatan zrobił człowiekowi. Po prostu nie mógł ani sekundy dłużej czekać, tylko po prostu przepędzał chorobę, uzdrawiał. Nieważne, czy mnie o to będą oskarżać, czy nie, ale nie mogę pozwolić, żeby człowiek jeszcze parę godzin czekał, czyli czekał do zachodu słońca, kiedy skończy się szabat, by mógł go uzdrowić. Jezus od razu uzdrawiał. Nie pozwalałby choroba ani sekundy dłużej była w człowieku, jeśli nie ma takiej potrzeby i konieczności. Czyli rozumiem, że najpierw musimy upodobnić swoje serca do Jezusa, żeby później móc wykonywać misję, posługę uzdrawiania na wzór Jezusa. Musimy poznać Jezusa. To jest podstawa, nie? Bo jeżeli nie poznam serca Boga, to nie będę wiedział, co Bóg zamierza w danym momencie uczynić. Jak Bóg się zachowa w danym momencie. Czy On przyjdzie z pomocą tej osobie, czy nie przyjdzie. Czy Jego wolą jest uzdrowienie, czy nie jest uzdrowienie. Muszę znać serce Boga, a to wymaga spotykania, modlitwy. Ja bym powiedział, takie zażyłości z Bogiem na co dzień, żeby wiedzieć w każdej sytuacji, kiedy śpię, kiedy odpoczywam, kiedy pracuję, kiedy posługuję, czego Bóg ode mnie oczekuje, czego pragnie. Bo ja tak naprawdę jestem narzędziem w ręku Boga, bo nie ja uzdrawiam, żaden człowiek nie ma takiej mocy, tylko Bóg. Bóg uzdrawia. Stąd też imię Archanioła Rafała brzmi Bóg uzdrawia. Rafa. On jest uzdrowieniem. I dlatego to, co powiedziałem na początku, że oczywiście my prosimy o łaskę uzdrowienia, nie? Czy oczekujemy, że Bóg da uzdrowienie, ale prawda jest nieco inna. Bóg jest uzdrowieniem. Więc jeżeli otwieram się na Boga, przyjmuję Boga, przyjmuję uzdrowienie. I dla nas katolików nie ma najlepszej sytuacji od Eucharystii, bo tam przyjmujemy w Eucharystii Jezusa. Uzdrowienie, najlepsze lekarstwo. A jednak ono nie działa, bo nie ma wiary, bo musi być wiara. Poprzez wiarę. Jeżeli teraz ja ufam Jezusowi, to ja wyciągnę rękę po uzdrowienie. Syrach pisze, że po co wyciągniesz rękę, to ci będzie dane. Jeżeli nie wyciągam ręki po uzdrowienie, nie jest mi dane. Bóg na siłę nic nie daje. Jeśli chcesz. I my przychodząc do Jezusa, spotykając się w czasie Eucharystii, nie prosimy. Nie wyciągam, nie wyciągam rękę po uzdrowienie. Prosić tak. Jezus mówi, proście, otrzymacie. Ale często ta nasza modlitwa prośby nie przynosi żadnych rezultatów, bo nie widzimy, czy Bóg nam daje, czy nie. Ojcze, czy w świetle tego, co Ojciec mówi, możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że Bóg może nie chcieć mojego uzdrowienia, czy innymi słowy, tak myślę o różnych osobach, które mają wątpliwości, cierpią na coś im dolega i mówią, pewnie Bóg tak chce. Czy w świetle tego, co Ojciec mówi, taka sytuacja jest w ogóle do pomyślenia? To znaczy, ja sobie takiej sytuacji nie wyobrażam. Nawet bym się obawiał używania takich słów, dlatego że może to być też i bluźnierstwo, bo w Słowie Bożym, w Starym i Nowym Testamencie spotykamy się ze słowem chcę. Ja, Pan, chcę być Twoim lekarzem. Posłał swoje słowo, aby ich uleczyć, mówi psalmista. W Księdze Przysłów czytamy, że Słowo Boże jest lekarstwem dla całego ciała. I to Słowo stało się ciałem, stało się Jezusem. I Jezus też, choćby w dzisiejszej Ewangelii, którą słyszeliśmy na Eucharystii, mówi do trędowatego, chcę. Nie znajdziemy żadnej innej odpowiedzi ze strony Boga, jak tylko chcę. Poza tym
Święty Paweł pisze, że Bóg pragnie, ma pragnienie zbawienia wszystkich ludzi. On pragnie, aby wszyscy doszli do zbawienia. A to słowo zbawienie właśnie, którym posługuje się też Święty Paweł, soteria, nie ogranicza się tylko do przebaczenia grzechów, do zbawienia wiecznego, ale ono mieści w sobie też i uzdrowienie, uwolnienie, dobre samopoczucie, błogosławieństwo, a więc taki cały pakiet zbawienia. I Bóg chce ten cały pakiet dać człowiekowi, daje człowiekowi, bo Jezus nas zbawił, to już się dokonało, to my nie musimy nic zrobić, tylko przyjąć. A do przyjęcia jest potrzebna wiara. Ojcze, czy wobec tego, jeżeli ja z czymś się zmagam, coś mi dolega, czy to fizycznie, czy psychicznie, jakkolwiek, jestem chory, to postawą, jakiej oczekuje ode mnie Bóg, taką postawą chrześcijańską, jest w ogóle jakakolwiek forma akceptacji cierpienia, czy powinienem się od razu sprzeciwiać temu, że coś mnie spotyka? Tomek, ja bym to rozdzielił. Chorobę bym oddzielił od cierpienia. Jest taka anegdota o człowieku, który uzdrawiał. Pełnił tę posługę całe swoje życie. I ludzie ze wszystkich stron schodzili się do niego z różnymi chorobami. Także przez cały dzień to kolejki stały przed jego domem. Ale każdy był uzdrawiany. Każdy. Każdego uzdrawiał. I pewnego razu już po całym dniu zmęczony, mając się już kłaść do łóżka, ktoś puka. Otwiera drzwi, a tu ból, który mówi: przyszedłem zamieszkać pod twoim dachem. Ten człowiek wiedział, co to jest ból, bo przecież miał na co dzień do czynienia z bólem. I zapytał się: słuchaj, gdybym znalazł dla ciebie inne mieszkanie, czy wówczas odszedłbyś ode mnie? Powiedział: tak, masz godzinę. No i ten człowiek, który uzdrawiał, który pomagał tak wielu, zaczął chodzić po domach i pytać się: słuchaj, powiedziałeś, że jesteś wdzięczny, że mogę na ciebie liczyć. Ból przyszedł do mnie, chce zamieszkać u mnie. Przyjąłbyś go do siebie? Ta osoba wiedziała, czym jest ból, bo przecież się pozbyła dzięki niemu. Więc mówi: nie, wybacz, ale nie przyjmę bólu do swojego domu. I chodził od domu do domu i nikt nie chciał przyjąć. Minęła godzina, wrócił. Po godzinie ból puka. Ten otwiera drzwi, patrzy, w tym domu zamieszkało cierpienie i odszedł. Właśnie jest ból, jest cierpienie. Cierpienie jest krzyżem. Ból, choroba nie jest krzyżem. Choroba jest dziełem diabła, a Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła. Dlatego chorobą trzeba się sprzeciwiać, chorób nie można akceptować, stąd też korzystamy z pomocy lekarzy, medycyny i dobrze, że są lekarze, że medycyna się rozwija, ale Bóg też przychodzi nam z pomocą, bo jest uzdrowieniem i leczy wszelkie choroby i wszelkie słabości. I na Niego możemy liczyć i On może posłużyć się lekarzami, może posłużyć się ziołami, może nas w sposób pośredni lub bezpośredni uzdrowić. Ale wszelkie uzdrowienie pochodzi od Boga. Również to, które przychodzi przez posługę lekarską. Co ojciec powiedziałby zniechęconym, utrudzonym, tak jak mówił ojciec, zachęcając, że wszyscy zniechęceni, utrudzeni powinni iść do Jezusa, to teraz co ojciec by powiedział takim osobom, które już niejednokrotnie brały udział w rekolekcjach, prowadzą unormowane życie duchowe, sakramentalne, a ciągle jest im pod górkę, ciągle jakieś choroby, ciągle jakieś życiowe przeciwności, no i są zniechęceni już zwyczajnie. Ja bym powiedział tak, Jezus powiedział: jak nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Musimy się stać jak dzieci, czyli w każdej sytuacji zachować radość i pokój. Bo wiara wyraża się przez radość, przez wdzięczność.
Jeżeli ktoś ma złe nawyki, czyli martwi się, użala się nad sobą, lęka, lęk, martwienie się, użalanie się nad sobą może stać się takim złym nawykiem, to diabeł będzie miał punkty zaczepienia w sercu takiego człowieka poprzez te nawyki. I takiemu człowiekowi będzie bardzo trudno przyjąć uzdrowienie, dlatego że jego serce jest zgorzkniałe. Trzeba najpierw pozbyć się tego zgorzknienia. Trzeba na nowo wzbudzić w tym sercu radość, bo ona jest znakiem wiary. I uwielbienie przychodzi nam tu z pomocą. Wszelkie grupy modlitewne, gdzie jest prowadzone uwielbienie, to są błogosławieństwem, bo wchodząc w taką wspólnotę, w taką grupę, z ciężkim sercem, ze złamanym sercem, mam możliwość oderwania się od tego i wejścia w przestrzeń uwielbienia. A kiedy wchodzę w przestrzeń uwielbienia, diabeł ucieka. Więc puszcza moją duszę utrudzoną, umęczoną, udręczoną i ucieka. I w tym momencie moja dusza zmienia kolor, staje się radośniejsza. Mimo choroby, mimo cierpienia, mimo takiej czy innej sytuacji, nagle się uśmiechnąłem. Potrafiłem się uśmiechnąć, potrafiłem zatańczyć, zaklaskać. Udało się i to jest pierwszy krok. Im częściej, tym coraz lepiej, aż do momentu, kiedy diabeł już nie przyjdzie z chorobą. Aż do momentu, kiedy nastąpi uzdrowienie, bo poprzez uwielbienie przyjmuję uzdrowienie, nawet nieświadomie, nawet nie muszę prosić, bo tak jak powiedziałem, kiedy uwielbiamy Boga, w tym momencie Jego obecność tak bardzo mocno wypełnia tę przestrzeń, a skoro Bóg jest uzdrowieniem, to ja wracam do zdrowia. Wyobraź sobie taką sytuację, uzdrowienie to pomieszczenie, w którym jest światło. Wchodząc w to pomieszczenie, wchodzisz w światło i uzdrowienie. Nie musisz nic zrobić, trzeba tylko wejść. I uwielbienie jest taką przestrzenią, w którą gdyś wchodzimy, wchodzimy w przestrzeń, gdzie jest światło i uzdrowienie, bo światłem, uzdrowieniem jest Bóg. I wtedy wracamy do zdrowia. Więc dla takich osób, które są utrudzone, umęczone, zalęknione, które mają ciężkie życie, jest potrzebna wspólnota. Samemu ciężko. Naprawdę to jest ciężko, żeby oddawać Bogu chwałę, wielbić i Mu dziękować. Musi być ktoś, kto pomoże, kto poda pomocną dłoń, kto wprowadzi w tę przestrzeń uwielbienia. Wspólnota tutaj jest błogosławieństwem. Samemu też da się, ale jest o wiele trudniej. To ojciec zakreślił tu ciekawy kierunek, ponieważ wzywa ojciec utrudzonych i zniechęconych do radości i uwielbienia jeszcze przed uzdrowieniem, przed uwolnieniem, jeżeli nadążałem dobrze za ojca myślą. To radość i uwielbienie nie ma być skutkiem dopiero uzdrowienia i uwolnienia, tylko już ma poprzedzać, tak? Zgadza się. Choć nie jest to takie proste, bo łatwiej jest nam uwielbiać i dziękować Panu Bogu, który już nas dotknął i widzimy jakieś rezultaty. A ojciec mówi, że mamy to robić wcześniej. Tak. Podam taki przykład. Wyobraźmy sobie, że przyjeżdża do nas Ojciec Święty Franciszek i wiesz, że on będzie w Twoim domu. Jesteś schorowany, masz problemy finansowe, problemy z dziećmi i proboszcz mówi do Ciebie, Tomek, zostałeś wybrany, Twoja rodzina została wybrana, papież nawiedzi Twoją rodzinę. Co się dzieje? No, czuję się zaszczycony. I co? Tylko radość? Jest wdzięczność? Jest radość? No, urlop pewnie biorę. Ale już się cieszysz, tak, radujesz. Oczywiście. Na pewno ma to ogromny wpływ na Ciebie. Nie ma jeszcze Ojca Świętego, jeszcze Cię nie błogosławi, nie błogosławi Twojej rodziny, ale Ty już żyjesz radością, zanim On będzie. A co się stanie, kiedy będzie? No to już będzie jakaś euforia. No właśnie. Dlatego obietnica jest tutaj ogromnie ważna. Jeśli masz obiecane, że ktoś Cię nawiedzi, to pomaga wzbudzić w sercu radość i wdzięczność. Dziękuję Ojcze za cierpliwość, za trud podjęty i w trakcie rekolekcji, i teraz w czasie tej rozmowy. Ojcze, chciałbym jeszcze prosić o to, by Ojciec omodlił teraz naszych słuchaczy, naszych widzów w tych wszystkich problemach,
z którymi oni się borykają. Bardzo proszę, aby ci, którzy słuchają, słuchali, słuchają, wzbudzili w sobie teraz pragnienie uzdrowienia z wszelkich chorób. Wzbudzą też, proszę też wzbudzić pragnienie uzdrowienia swoich bliskich. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, proście, otrzymacie. Ty powiedziałeś, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Gdy przyszło do Ciebie dwóch niewidomych, prosząc, byś przywrócił im wzrok, zapytałeś się ich, czy wy wierzycie, że ja mogę to uczynić? Kiedy odpowiedzieli tak, dotknąłeś ich i rzekłeś, według wiary waszej niech wam się stanie. A kiedy przyszedł trędowaty i upadł na kolana, prosząc Cię, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, ty dotknąłeś go i powiedziałeś, chcę, bądź oczyszczony. Wejrzyj na wszystkich, którzy słuchali tych słów i teraz zanurzyli się w modlitwie. W imię Twoje, Jezu, a mocą Ducha Świętego, niech wszelka choroba, która dotyka ich ciała i duszy, odejdzie. Duch tej choroby niech odejdzie. Niech wszelkie schorzenia zostaną uzdrowione. Kości, stawy, poszczególne organy. Niech zniknie wszelka choroba rakowa i nowotworowa. Choroby psychiczne. Wszelkie nałogi, uzależnienia. Całe zło, które niszczy relacje małżeńskie, rodzinne, niech odejdzie. Niech modlitwa Ojca wyprosi dla dzieci łaskę uwolnienia i uzdrowienia. Niech modlitwa Matki wyprosi dla dzieci łaskę uwolnienia i uzdrowienia. Niech spłynie na wszystkich słuchających łaska uzdrowienia i uwolnienia w imię Jezusa. Amen.